Witam ponownie. Dzisiaj chciałbym poopowiadać trochę o reakcjach redox z udziałem związków manganu, czyli de facto będziemy redukować ten nadmanganian na różne stopnie utlenienia. Oczywiście nadmanganian potasu, czyli przykład związku manganu na 7 stopniu utlenienia, czyli 7-wartościowego przy okazji, to jest nadmanganian potasu, takie ciemnofioletowe kryształki. On tworzy w wodzie roztwory o też bardzo intensywnej barwie. Tu jest roztwór o stężeniu 1,1 mola na centymetr sześcienny. Proszę zobaczyć, jaki ma intensywny, na decymetr oczywiście sześcienny, jaki ma intensywny kolor, a to jest 1,1 mola. No, jeżeli go sobie trochę rozcieńczymy, no to ten kolor też będzie bardzo intensywny. Może do tej probówki zobaczymy. Lejemy trochę. Dajemy tu około centymetra teraz, czyli będziemy mieć roztwór o stężeniu około 0,01 mola, a i tak jest bardzo intensywnie fioletowy. O, proszę sobie popatrzeć. Ciągle, jak to intensywnie jest wybarwione. No dobrze, jeżeli teraz taki roztwór takiego nadmanganianu, który jest de facto utleniaczem, do takiego roztworu dodamy w środowisku zasadowym reduktora. Jako reduktora użyję takiego szkolnego przypadku, jakim będzie pirosiarczyn sodu, czyli siarczan, pirosiarczan 4 właściwie by się teraz na to powiedziało. Jeszcze oczywiście nadmanganian, najważniejsze. Nie za dużo, żeby było w miarę dobrze widać tę zmianę barwy. Jeżeli w takim wodorotlenku sodu otrzymać nadmanganian potasu, to on i tak czy siak stanie się zielony, bo się zredukuje. Zresztą sam nadmanganian się bardzo jest nietrwały i też sam się w takie wodach, wodnych roztworach rozpada z wydzieleniem dwutlenku manganu. Jego roztwory po prostu nie są zbyt trwałe. Stary nadmanganian w ogóle też się robi taki zielonkawy. Taki widziałem kiedyś nadmanganian starszy o jakieś 10 lat ode mnie, który też był bardziej taki połyskiwał na zielonkawo niż na kolor taki, jak powinien tutaj, na taki fioletowy. No dobrze, mamy już dwa stopnie utlenienia manganu, 7 i 6. Niektóre podręczniki, zwłaszcza te bardziej uczone, piszą o związkach manganu 5, manganianach 5, na przykład K3MNO4, które są ponoć bardzo ładnie niebieskie. Robiłem to w życiu kilka razy, już od czasów studiów, nigdy mi się to nie udało zrobić. Żeby było jeszcze śmieszniej, nie znalazłem żadnego filmiku, na którym by się udało komuś otrzymać piękny niebieski kolor. Męczyłem się z tym ładnych kilka razy, się nie udało. Wobec czego nie będziemy się nad tym teraz skupiać, pójdziemy dalej, a jeśli mi się to kiedyś uda zrobić, to na pewno się tym pochwalę w osobnym filmiku. Bo na serio, jeżeli nie ma filmiku, no to coś tutaj jest, prawda, na rzeczy. O, tutaj ta redukcja nam widać idzie troszkę dalej, ale to może wynika z zakwaszenia środowiska przez ten pirosiarczyn, który po prostu, jakby nie patrzeć, zakwasza też środowisko. Natomiast dobrze, może to zatkamy, żeby nam tu nie śmierdziało pod nosem, gdyż ona emituje sporo dwutlenku siarki. No dobrze, zróbmy to samo, ale teraz w wodzie, czyli w odczynie, powiedzmy, no, obojętnym. Znowu sobie dodamy troszkę nadmanganianu i wrzucimy tutaj troszkę jodu. Chcę celowo wrzucić jodek, dlatego że żeby właśnie uniknąć zakwaszenia przez produkt, tak jak to mieliśmy w przypadku tego pirosiarczynu. O, nie wiem, czy to już widać, czy nie, ale pojawiła się barwa brązowa. Na pewno to nie jest zielony, tylko po prostu wydzielił się dwutlenek manganu, który ma barwę brązową. Oprócz tego jeszcze do tego powstał jod, który też jest, też daje taki brunatny odcień. W każdym razie to już mamy przykład związku tego. No dobrze, no to pozostało nam środowisko mocnego kwasu. Mocny kwas, troszkę nadmanganianu. Jeżeli to poleży, też oczywiście kolor przejdzie w bezbarwny, przy takim stężeniu bezbarwny, a wyższych stężeniach jasno-różowy, bo po prostu
Związki manganu są trwałe na drugim stopniu utlenienia w środowisku silnego kwasu. No dodamy może znowu naszego pirosiarczynu. No w sumie tutaj sobie możemy na to pozwolić. No i zobaczymy, co się tutaj stanie. Proszę zobaczyć, że się ładnie odbarwiło. Przy tak małym stężeniu oczywiście jest to bezbarwne, a jak już mówiłem, przy dużych jest, byłoby to no, koloru takiego bladoróżowego. Na filmiku, w którym roztwarzamy mangan w różnych kwasach, zresztą widać, jaki kolor mają sole mangan. Podręczniki jeszcze piszą o związkach manganu trójwartościowego, jak tego co prawda nie będę robił, ale zresztą te związki są dosyć rzadko używane, a są używane powiedzmy w syntezie organicznej. Nie będziemy się nad tym specjalnie jednak rozwodzić z pewnych powodów. Bo i tak do celów szkolnych wystarczy, prawda, mangan 7, może ten mangan 6 sobie jeszcze powtórzymy z jodkiem, bo mi się nie podoba to, że tutaj nam poszła aż za głęboko redukcja. Dobrze. No to sobie zrobimy teraz z jodkiem. Co tu było do jodku? Zdaje się, że to. No chodź. To jest tak. Damy teraz oczywiście troszkę naszego piro, nie piro siarczymy, tylko nadmanganianu. O, jest piękny zielony kolor. Oczywiście taki kolor, czyli brak barwy, uzyskamy, gdy produkty utlenienia są wszystkie bezbarwne, bo gdybyśmy na przykład chcieli utlenić solę żelaza, no to kolor już będzie. Tak samo na przykład ze związkami tutaj, gdzie wydzielił się jod. No zrobimy zresztą. Zakwasimy to i zobaczymy, co się stanie. Proszę popatrzeć. O, jeszcze. Dwutlenek manganu się tam rozpuszcza, ale kolor pozostał. Kolor pozostał. Może tego troszkę wyleję, zaraz wracam. Wytniemy tutaj sobie na dół troszkę chloroformu i zobaczymy, czy on nam się zabarwi. No, taki kolor fioletowy, jak powinien w obecności jodu się zabarwić. Ja widzę, że on już ma barwę, może nie do końca to widać, ale wlejemy troszkę więcej, bo ja już widzę, że on jest taki fioletowy. Wlejemy troszeczkę więcej i będzie to widać lepiej. Tak więc to, co uzyskujemy podczas redukcji nadmanganianu, to jest bezbarwne pod warunkiem, że wszystkie produkty są... O! Chloroform zabarwił się od wydzielonego jodu. To samo byśmy uzyskali na przykład tutaj, gdybyśmy tam cyknęli trochę chloroformu. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, a właściwie dwie rzeczy. Mianowicie, a jak się zredukuje nadmanganian w środowisku słabego kwasu? W środowisku słabego kwasu, gdzie jest ten kwas octowy? Tutaj. Cykniemy tu sobie kwasu octowego. Dobra, troszkę kwasu octowego, troszkę oczywiście nadmanganianu. I użyjemy sobie na przykład może czego? Pirosiarczynu, nie, bo nam znowu trochę za bardzo zakwasi. No to sobie użyjemy może jeszcze raz jodku. Proszę popatrzeć. Tutaj tak naprawdę też powstaje dwutlenek manganu. Możemy tutaj, owszem, kolor pochodzi od jodu, ale tak naprawdę tutaj też powstanie dwutlenek manganu, który w niższych stężeniach tworzy taką na pozór właśnie roztwór. Co jeszcze miałem pokazać? Gdybyśmy użyli kwasu solnego, czyli po prostu sam nadmanganian, trochę oczywiście wody,
i jakąś tam kropelkę czy dwie kwasu solnego. Kwas solny, oprócz tego, że jest silnym kwasem i nam to wszystko silnie zakwasza, to oprócz tego, dlatego nadmanganianu jest też reduktorem, bo nadmanganian jest silniejszym utleniaczem niż chlor, więc... No. Jeszcze troszkę dodamy. Nie wiem, czy już widać. O, to jeszcze musimy trochę. No, trochę poczekamy. W każdym razie w tej reakcji wydziela się wolny chlor i dlatego kwas solny nie potrzebuje żadnego dodatkowego reduktora. Oczywiście to niekoniecznie idzie szybko, tak jak tu widać, chociaż już widać, że się kolor zmienia. Już nie jest fioletowy, już jest brązowy. O. I zejdziemy aż do również do chlorku manganu, czyli do drugiego stopnia utlenienia. A i jeszcze jedna reakcja, jak już zacząłem prawda mówić. Proszę sobie zobaczyć. Zrobimy reakcję z nadtlenkiem wodoru, jak już o tym też wspomniałem. Wczoraj akurat zadałem takie pytanie na grupie o to, to dzisiaj to zobaczymy. Tu mamy naprawdę malutką próbkę nadmanganianu, więc jeżeli dodamy troszkę nadtlenku wodoru, może nie tak całkiem troszkę, o. Jeszcze trochę. Trzeba zobaczyć, że tu całkiem sporo musiałem dać, a jeszcze widać kolor fioletowy. O. Jeszcze widać kolor fioletowy. Jeszcze. Dobrze. Może już teraz nie będę ryzykował, że się mi dostanie do parkedrolu tego trochę, bo się mi rozłoży. No to jeszcze jedna pipetka. O co tutaj chodzi? O, teraz dopiero... A nie, jeszcze widać kolor. Proszę Państwa, tutaj chodzi też o to, że jeszcze mi ciągle przebija fiolet. Tutaj też chodzi o to, że w tej reakcji powstaje dwutlenek manganu, który jest katalizatorem rozkładu, więc rozkładu tego nadtlenku wodoru. Więc gdybyśmy stechiometrycznie zmieszali nadmanganian z nadtlenkiem wodoru, to nigdy nie otrzymamy takiej wydajności redukcji, jaką chcemy, bo większość tego nadtlenku wodoru zostaje przez powstający nadmanganian, przez powstający dwutlenek manganu po prostu rozłożona, bo to jest katalizator rozkładu. Okej, to myślę, że nie będziemy przedłużać. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam.